Cześć, witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy. Chciałabym Wam dzisiaj pokazać, jaki sprzęt do ćwiczeń posiadam w domu. Ja przeważnie lubię ćwiczyć na siłowni, w domu nie lubię za bardzo ćwiczyć, ale przy dziecku niestety nie zawsze mam szansę pójść na siłownię, dlatego też mam w domu sprzęt, który przydaje mi się w sytuacjach, kiedy nie mam okazji po prostu iść na siłownię, a chcę wykonać jakiś trening, nawet jeśli to ma być jakiś krótki trening, i również niektóre rzeczy przydają się, gdy idę z Arianą do parku. Pierwsza, najważniejsza rzecz to wydaje mi się, że jest mata. Matę warto mieć. Ja mam dwie maty. To jest moja nowa mata. Przy okazji pokażę Wam, co zamówiłam ostatnio. Zamówiłam sobie, to jest akurat na siłownię, to są takie... nie wiem, jak to się po polsku nazywa, to są takie ankle straps, to się zakłada na kostki i jest do kabli na siłowni. U mnie na siłowni zawsze ich brakuje, nie wiem, co ludzie z nimi robią, ale nigdy tego nie ma, a jeśli chcę po prostu wykonać jakieś ćwiczenie na siłowni, właśnie na przykład nogą ciągnąć kable, to coś takiego się przydaje. Widzę, że są dosyć solidne, dam Wam linki na dole. W każdym razie zamówiłam właśnie to i zamówiłam, i to ze sobą noszę po prostu na siłownię zawsze. Mam również, zamówiłam sobie również drugą matę. Mam już jedną matę, tą matę mam od lat. Maty zawsze fajnie mieć w domu. Ta jest troszeczkę cieńsza i ją można wziąć ze sobą gdzieś, a ta jest fajna, słuchajcie, zdecydowanie zawsze jak ćwiczę z kimś, to zawsze się przyda. Tą drugą mogę nosić ze sobą, tą mogę mieć po prostu w domu. Świetna sprawa, mata się jest zawsze, ale to zawsze przydaje. Następnie, słuchajcie, kupiłam sobie ketla, kiedy urodziłam dziecko, chyba nawet na samym początku chciałam go brać do parku. To jest 6 kg, jest on, no nie jest on jakiś taki ciężki, ale wtedy, zaraz po tym jak urodziłam dziecko, to on akurat mi się przydał. U mnie na siłowni są ketle, mówię, to akurat jest do jakichś tam niektórych ćwiczeń, zawsze mi się przydaje. Fajnie mieć ketla w domu, jeśli miałabym miejsce, to kupiłabym sobie jeszcze na przykład do 10 kg może, żeby mieć w domu, jakby miała gdzie trzymać, przechowywać. Następnie, słuchajcie, znacie już tutaj, jeśli śledzicie mnie na Instagramie, wiecie, że ostatnio robiłam ćwiczenia, jak to ludzie mówią, właśnie z pasami, to jest TRX, Suspension Training tak zwany, to jest, ja mam tutaj akurat, nie mam oryginalnego TRX, tylko mam Hand Grips, nie wiem, czy widać coś, ja to kupiłam, słuchajcie, na siłowni, przepraszam, na eBayu. I to są te pasy, które się zawiesza, można je zawiesić wszędzie po prostu, można je zaczepić od drzwi, można ćwiczyć w domu, świetnie to jest właśnie wziąć do parku, dużo, słuchajcie, nie waży, w takim woreczku idealnie się nada, ja to w wózek wkładam i jak idę z dzieckiem na plac zabaw, to no świetnie się, słuchajcie, po prostu nada. Następnie mam takie talerze, że tak powiem. One się ślizgają, słuchajcie, albo po dywanie, albo po podłodze takiej, nie wiem, po jakiejkolwiek podłodze, po drewnianej, po jakiejkolwiek. I to są, słuchajcie, świetne są do takiego treningu, słuchajcie, w ogóle to nie waży, można wziąć ze sobą gdziekolwiek, na jakąś wycieczkę, jak jedziecie, gdziekolwiek, prawda? Słuchajcie, mam coś takiego jeszcze w domu, to są takie ciężkie kule, które no, mogą się fajnie właśnie nadać przy dorobieniu różnych ćwiczeń. Ja to kiedyś dostałam. Również można trenować właśnie ręce, można je podrzucać dwoma rękoma, robić brzuszki, cokolwiek, słuchajcie, zawsze jakieś takie fajne, małe obciążenie. Następnie również mam coś takiego, słuchajcie, to jest również się na kostki zakładało. Ja tego nie używałam już jakiś czas właściwie, ale tak sobie pomyślałam, że można właśnie zamiast kabli, można jakieś tam no małe, bo małe obciążenie, ale można również czy na ręce, czy na nogi, można dwa na jedno założyć, bo dla mnie to już nie jest praktycznie żadne obciążenie, ale kiedyś tego tam używałam, zdarzało mi się. Zdarzało mi się również używać, słuchajcie, to jest tylko i wyłącznie, nie wiem, czy to jest kilogram? Może 1 kg. Ja takie brałam ze sobą na body pump, na klasy, kiedy robiliśmy coś takiego, takie ala boksowanie. I tak szybko bardzo i nie potrzebowałam właściwie dużego obciążenia, ponieważ było bardzo dużo powtórzeń tego ćwiczenia. To było jedno z ćwiczeń i wolałam swoje zawsze przynosić, bo no mało było tych takich właśnie hantelków takich malutkich na siłowni, na tych klasach. Następnie postanowiłam sobie kupić, w zeszłym
zeszłym roku właśnie chyba. Takie regulowane, słuchajcie, hantle. Tutaj talerze można odczepić. Tutaj jest bodajże 5, nie, 2,5, to jest 5. Są 10-kilowe, słuchajcie. Każdy z nich ma 10 kilo. I jeśli chodzi o te handle, no można super dużo ćwiczeń z nimi zrobić. Na nogi, na ręce, na cokolwiek. Jedynym minusem takich handli jest to, że gdy chcemy na przykład mieć różne ćwiczenia o różnej, kiedy potrzebujemy handle o różnej ciężkości, to musimy to odkręcać, przykręcać i to jest takie troszeczkę upierdliwe, że tak powiem. Ale fajne jest to, że no właśnie, gdy ktoś nie ma po prostu miejsca, żeby przechowywać za bardzo cały set jakichś tam hantli o różnej ciężkości, to można po prostu takie dwa hantle kupić i już jest wszystko spoko, po prostu nie trzeba nie wiadomo ile tego przechowywać. Tutaj znalazłam, słuchajcie, otworzyłam tą torbę taką. Mam, słuchajcie, tutaj takie gumy do ćwiczeń, elastic bands, nie wiem jak to się po polsku nazywa. Jedna jest taka troszeczkę lżejsza, ta ma większy resistance. Kurczę, coś nie mogę wysłowić dzisiaj. W każdym razie te gumy są, słuchajcie, do ćwiczeń, są świetne. Również można je gdzieś zabrać na wakacje ze sobą gdziekolwiek. No i oczywiście u mnie w domu, słuchajcie, nie może zabraknąć. Zobaczcie ile mam tutaj różnego rodzaju skakanek. Wiecie, że ja po prostu kocham skakać. Jeszcze jedne skakanki mam, jedną skakankę mam w torbie na siłownię, gdyż zawsze swoją noszę, ale słuchajcie, skakanek u mnie jest pod dostatkiem, gdyż ja uwielbiam skakać na skakance. Także kilka skakanek chyba, tutaj chyba mam ze 4 i jeszcze mam tam właśnie w torbie na siłownię. I to są, słuchajcie, myślę takie podstawowe rzeczy, które warto mieć w domu, jeśli nie macie szansy, słuchajcie, ćwiczyć na siłowni. Oczywiście jest wiele ćwiczeń, które, do których nie potrzeba właściwie żadnego sprzętu. Można zwyczajnie po prostu przy obciążeniu własnego ciała ćwiczyć i ćwiczyć naprawdę dobrze. Ale taki, myślę, słuchajcie, ten sprzęt akurat nie zajmuje dużo miejsca w domu, jeśli chodzi o przechowywanie. Warto coś takiego mieć w domu. Także dajcie znać w komentarzach na dole, co Wy macie w domu, jeśli macie jakiekolwiek sprzęty, czego używacie, jeśli ćwiczycie w domu. Subskrybujcie kanał, pozdrawiam Was serdecznie, do zobaczenia w kolejnym filmie.